Witam serdecznie w najnowszym odcinku Niedzielnika Sportowego i zacznijmy przegląd tych niesamowitych informacji, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, a większość z nich w zasadzie w weekend. Na sam początek zmiany trenerskie w Wiśle Kraków. No, kto by się spodziewał po tym dość w sumie dobrym starcie sezonu? No, w tej chwili były selekcjoner Jerzy Brzęczek pożegnał się z pracą trenera Wisły Kraków. Chciano tam jeszcze po tej porażce z Chojniczanką Chojnicę postawić ultimatum, który wymyślił sam Kuba Błaszczakowski, mówiąc o tym wprost, że jeżeli Brzęczek w trzech kolejnych meczach ugra 7 punktów i awansuje z Wisłą do następnej rundy Pucharu Polski, no to zostanie na posadzie, zachowa swoją posadę. Jednak Brzęczkowi nie do końca się to podobało i stwierdził, że odchodzi. Po prostu odchodzi i koniec tej zabawy w trenera Wisły Kraków. Zarząd Wisły stwierdził również, że no, kto inny może zająć jego miejsce jak nie jego dotychczasowy asystent. Także Radosław Sobolewski objął posadę trenera Wisły Kraków, a do jego sztabu został włączony na przykład nie kto inny jak sam pan Bogdan Zając. W niedzielę rozlosowano grupę eliminacyjną Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech. No i czego by tu nie mówić, Polacy nie mogli wypaść lepiej. No nie dało się tam trafić po prostu lepiej, ponieważ no, nasza grupa tutaj ma małą pomoc. Przeczytam może Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. No, z takimi rywalami wyjście z tej grupy jest obowiązkiem, ale należy też pamiętać, że są to takie mecze, gdzie będziemy mogli po prostu sprawdzić nowych zawodników, przetestować pewne ustawienia. Także fajnie, że takie eliminacje się trafiły, taka grupa będzie, bo mogliśmy trafić do dużo, dużo gorszej grupy. Patrząc na przykład na, nie wiem, grupę B czy grupę C, gdzie mamy również, pomogę się karteczką, Holandię, Francję czy Irlandię, w grupie C Włochy, Anglię, Ukrainę, Macedonię. Naprawdę nasza grupa w porównaniu z innymi jest przynajmniej dla nas dość łatwa i wydaje mi się, że no, powinniśmy wyjść z niej bez większego problemu, ale no, jak to się skończy, to się okaże, bo ta kadra potrafi zaskoczyć i to już nieraz udowodnili. Max Verstappen został mistrzem świata Formuły pierwszej. Co ciekawe, młody Holendry, bo 25-letni, udało mu się to osiągnąć już 4 wyścigi przed końcem sezonu. No, na tym torze w Japonii dzisiejszy wyścig nie był do końca tak oczywisty, ponieważ no, Max wygrał, jednak tutaj dopiero pomogli sędziowie, którzy ukarali Leclerca 5-sekundową karą i przez to Holender mógł już cieszyć się z drugiego z rzędu tytułu mistrzowskiego. Gratulacje. Co należy zauważyć, Latifi zdobył punkty, ale wyścig był dość kuriozalny i wielu kibiców i w zasadzie kierowców, bo to chciałem najpierw powiedzieć, wielu kierowców zbulwersowało się nawet na Twitterze, pisząc, że to co się tam działo, gdzie dźwig stał na torze, jeden z obsługi toru panów też się kręcił po torze w czasie wyścigu, kiedy bolidy jeszcze krążyły bodajże za safety carem. No nie do pomyślenia, nieakceptowalne i miejmy nadzieję, że takie sytuacje już się nie powtórzą. Również w niedzielne południe, bo to w sumie było południe, świat obiegła niesamowita informacja. Mianowicie Iker Casillas zrobił coming out. Tutaj wiele osób doszukiwało się po pierwsze żartu, który byłby moim zdaniem idiotyczny. Po drugie tego, że jest to być może jakaś akcja społeczna związana z prawami mniejszości LGBT w Katarze. Inni jeszcze doszukiwali się tego, że jest to zagranie stworzone po to, aby uciąć plotki na temat tego, z kim spotyka się w tej chwili Casillas. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Chodziło po prostu o to, że to był zwykły atak hakerski. I no, nikt nie wyszedł na tym gorzej niż Carles Puyol, ponieważ napisał w odpowiedzi tego tweeta coś w stylu, że wreszcie cały świat może poznać naszą historię. Z czego się również teraz tłumaczył, bo okazało się, że to był, tak jak mówiłem, atak hakerski. Casillas przeprosił te mniejszości i wszystkich swoich obserwatorów. Puyol zrobił dosłownie przed chwilą to samo, aczkolwiek no, to skrajnie nieodpowiedzialne i głupie zachowanie ze strony Hiszpana. Ale przeprosił. No, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, bo to nie są tematy do żartów. I naprawdę ludzie przez to cierpią i są dość mocno krytykowani za swoją orientację, a tak nie powinno być. I tutaj ludzie pokroju Casillasa, Puyola, no, żartując sobie z tego, nie przyczyniają się do tego, do poprawy tej sytuacji na świecie niestety.
Cała sytuacja też wygląda bardzo fajnie, tak z już czysto statystycznego punktu widzenia, ponieważ Iker Casillas jest na całej sprawie, czyli od około tam godziny 14 do 20 stracił około 4 miliony followersów na Twitterze, także też to pokazuje troszeczkę jak toksyczne, jak homofobiczne jest środowisko kibiców i środowisko piłkarskie i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie się to jak najszybciej zmieni, bo no już ten mundial w Katarze pod tym względem jest dość rygorystyczny, a z drugiej strony też kapitanowie reprezentacji będą wychodzić na mecze w tych swoich tęczowych opaskach, także zobaczymy, może w końcu coś drgnie, bo nie da się ukryć, że środowisko piłkarzy jest wolne od osób LGBT. Nie ma szans. A w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba, łapkę, komentarz. I co? Być może coś tam w tygodniu. I widzimy się w kolejnym niedzielniku. Także trzymajcie się i znośnego tygodnia, jak to mówi wiadomo kto.